Siemanko, kolejne podsumowanie. Myślę, że ostatnie na ten miesiąc. Na pewno ostatnie na ten miesiąc. Transferów. Tym razem w rolę wejdą polscy reprezentanci. Żeby jasne, w tym odcinku będzie poruszenie także reprezentantów młodzieżowych. To nie jest typowo film, gdzie, bo wtedy byłoby bardzo mało transferów, a były takie, które też trzeba podsumować. Ponieważ dobrze wiemy, że podsumowania z Ligi Zachodnich były podsumowaniami tych hitowych transferów. No nie oszukujmy się, rzadko Polacy są bohaterami jakichś numerów jeden tygodnia, tak to określmy. Ale dzisiaj przejdziemy do tego. I chciałem od razu na was na wstępie poinformować, że będzie ostatni filmik w tym miesiącu. No wyjeżdżam na wakacje, więc nie mogę kręcić. Ja tam nie mam możliwości, żeby nakręcić filmiku. Może przejdźmy do samego tematu. Na początek mamy transfer Wojciecha Szczęsnego. Mówi się o kwocie około 12 milionów euro. Jest to chyba najprawdopodobniej jedyny chyba głośny transfer taki, że na gazetach następca Buffona. I faktycznie myślę, że w perspektywie przyszłości, może to dziwnie zabrzmi, ale ten transfer jest dobry. Jeśli Wojtek nie powinien przepaść w Turynie, to jest najprawdopodobniej następca Buffona. No i co? Liczymy, trzeba ściskać kciuki za Szczęsnego. Jestem ciekawy. Ogromny dylemat będzie miał Adam Nawałka, ponieważ będzie musiał teraz mieć wybór między Fabiańskim, który gra cały czas, albo między Szczęsnym, który będzie grał co 3 mecze na przykład w lidze. Uważam, że i tak wybierze Szczęsnego, bo Szczęsny widać, że w tej jego głowie jest numerem 1, bo pomimo tego, że Fabiański nie popełnił żadnego błędu, postawił na niego na euro w tym pierwszym meczu, póki on z kontuzji. No, to samo zrobił w meczu z Rumunią, więc raczej powinien zachować miejsce w reprezentacji Polski jako numer 1. No i to tyle, jeśli chodzi o bramkarzy. I tutaj przejdziemy do Tomasza Kędziory. Transfer za 1,5 miliona euro do Dynama Kijów. Oj, od razu tutaj wymienię opinię Michała, według niego on tam przepadnie, ja nie wiem, ale wschód rzadko był dobrym kierunkiem dla młodych piłkarzy. Oby Tomek zrobił wyjątek, ale czy tak będzie, to się przekonam w najbliższych 2 sezonach. Naprawdę, gdyby on sobie wywalczył to miejsce w składzie, to byłoby super. Może to nie jest typowy zawodnik, który wejdzie na poziom Piszczka, ale mielibyśmy kogoś, kto dawałby tym jakoś na prawej obronie. Kolejnym transferem jest transfer Jana Bednarka. Zawodnik przeszedł za 6 milionów euro z Lecha Poznań do Southampton. Rekordowy transfer ekstraklasy. No 6 baniek za takiego młodego chłopaka. No palce lizać, tylko jest jeden szkopuł. Może w Premier League za takich chłopaków to jest tak jak u nas. 100 tysięcy euro dla takiego Lecha. Zobaczymy w perspektywie, czy on się tam gdzieś coś nauczy, bo żeby wywalczyć sobie, czy on się tam czegoś nauczy, bo wywalczyć sobie miejsca w pierwszym składzie Southampton, to byłby jakiś kosmos. Kolejnym zawodnikiem jest Maciej Rybus, lewy obrońca, potrafiący też grać na pozycji lewego skrzydłowego, długo był tym skrzydłowym, ale później został przekwalifikowany. Przeszedł za 1,5 miliona do Lokomotivu Moskwa. No tą Rosję zna od podszewki, więc nie wierzę, żeby tam sobie nie mógł poradzić. No musi sobie dać radę. Myślę, że transfer jak najbardziej na plus, oni go tam chcieli. Skoro zapłacili za niego 1,5 miliona euro, to raczej nie po to, żeby mieć zawodnika na ławkę. On tą Rosję zna, jest wszechstronnym zawodnikiem. No. Nie udała mu się ta przygoda w Lyonie. Początek miał dobry. Został postawiony na ławkę bez powodu. Zawodnik ten wypadł ze składu po wygranym 6-0 meczu, w którym on zagrał 90 minut i znalazł się w 11 kolejki. To jest jakieś nieporozumienie, ale i tak trener go nie widział w zespole. Nie wiem dlaczego. Myślę, że chłopak po prostu był słabszy od swoich konkurentów, ale wywalić go po meczu z takiego powodu, to i tak jest bezsensowne. Słuchajcie, jeszcze jeden transfer, bo podczas montowania tego filmu przypomniało mi się o jednym transferze, który niedawno został dokonany. Jest to przejście Pawła Jaroszyńskiego do Chievo Verona za 0,5 miliona euro z Krakowi. No. I uważam, że to jest dobry ruch. Pomimo tego, że on tam może wylądować na ławce,
To pamiętajmy o jednej rzeczy, jeśli on się tam przebije, to w końcu będziemy mieli nominalnego lewego obrońcę. Bo jak wiemy doskonale, Rybu został przestawiony ze skrzydła na lewą obronę. Jędrzejczyk z prawej obrony na lewą, więc mamy zawodników tam, którzy nie są do końca przyzwyczajeni na grę na tą pozycję. A gdybyśmy pozyskali, gdybyśmy mieli klasowego zawodnika na tej pozycji w Serie A, no to panie kierowniku, zyskamy naprawdę dobrego piłkarza. Kolejną rzeczą wartą poświęcenia jest przejście Krzysztofa Mączyńskiego za 500 000 euro z Wisły Kraków do Legii Warszawa. No, obiecywał się, że ma szacunek do Wisły, że chce tam zakończyć karierę. Nagadał się, naobiecywał i skończyło się transferem do Legii. Pomimo tego, że w Kanale Plus i w innych też miejscach, gdzie on tam na Twitterze gadał, to jednak no, trochę nielojalny ruch, ale uważam, że no, w sytuacji, kiedy piłkarzowi nie płacą pensji, ciężko go się oceniać, bo nagle usłyszałem od Michała, że ma oferty z Jagiellonii. Co z tego, skoro Jagiellonia da 300 000? Przecież Wisła byłaby głupia, gdyby zaakceptowała ofertę o 20%, o 40% mniejszą od Legii. To jest pewne, że tylko Wisła zaakceptowała ofertę Legii, bo ona była wystarczająco atrakcyjna finansowo. Chievo Verona tylko się tak interesowała, że interesował się ten klub, że no właśnie Gundo się interesował. Tylko były pogłoski medialne, więc tutaj nawet nie ma co gadać. Jedyne co mógł zrobić, to zostać w Wiśle albo pójść do Legii. No, wybrał taki ruch, ja nie mam tutaj zdania na temat tego transferu. Trzeba życzyć Krzyśkowi powodzenia. Jest reprezentantem Polski, niech wejdzie na wyższy poziom, albo niech nie schodzi poniżej tego poziomu, który prezentuje na meczach reprezentacji. Kolejnym transferem wartym uwagi jest przejście Radosława Murawskiego do Palermo. Zawodnik ten był kapitanem Piasta, został kapitanem Piasta w wieku 21 lat. To chyba dobrze mówi, jak to zawodnik ma, jaki on jest odpowiedzialny na boisku i faktycznie przechodzi do Palermo, już może mówiłem przed chwilą, 650 000 euro. Cena może nie jest wielka, ale pamiętajmy, że to jest spadkowicz Serie A, więc ciężko coś tutaj powiedzieć. Trzeba życzyć mu powodzenia. Tyle. Ostatnią perełkę, nie największy transfer, ale perełkę zostawiam na koniec. Teraz transfer Dawida Komnackiego. Inne źródła podają 4,5, inne 4, że może to wzrosnąć jeszcze o 2 miliony. Nie wiadomo jak jest naprawdę, ale Dawid Komnacki przeszedł za co najmniej 4 miliony euro do Sampdorii Genua. Będzie teraz ciężko Komnackiemu wywalczyć miejsce w składzie. Uważam, że ten transfer naprawdę, to się wiele ułoży, czy on się uda. I na koniec perełka tego podsumowania. A tą perełką zostawiona na deser jest Bartek Kapustka, jego przejście z Leicester do Freiburga, wypożyczenie z opcją pierwokupu za 6 milionów euro. Co są o tym transferze? Aktualnie, no powiem tak. Bartek na pewno zagra więcej minut w sezonie niż w Leicester, w ulicy. Tego jestem pewien. Ale czy będzie w pierwszym składzie grał? Wiecie, był taki zawodnik w Freiburgu. Ja słyszałem te opinie na tych forach, że na ławkę idzie do Niemiec, albo na trybuny, że po co idzie do klubu, który był w pierwszej siódemce Bundesligi, przecież tam jest, no i właśnie, co tam się działo. Był taki zawodnik, który się nazywał Grifo, i nagle po prostu wystrzelił formą. Po prostu, był super zawodnikiem, na pewno założył się, że jest lepszy od Kapustki. No i jakby tam Kapustka poszedł, to ja bym tam był za tym, no żeby nie przechodził tam. No ale właśnie, ale jednak przeszedł do Mönchengladbach ten Grifo. I dzięki temu Kapustka naprawdę ma spore szanse, żeby grać w pierwszym składzie na początek. No ale jest też jedna rzecz taka, że słyszałem, że Freiburg chciał pożyczyć Kamila Grosickiego z Hull City, a to raczej oznacza, że Freiburg poszukuje jeszcze jednego skrzydłowego i to mnie martwi. Ale być może była to zwykła plota i Kapustka faktycznie ma szansę grać w pierwszym składzie. Zobaczymy. Uważam, że po odejściu tego Grifo ma szansę wywalczyć sobie miejsce w pierwszym składzie.
Zachęcam oczywiście do subskrypcji, do kliknięcia w dzwonek, jeśli chcecie być na bieżąco. To było na tyle. Cześć!